Pragnę najserdeczniej powitać wszystkich słuchaczy Radia Koncao w moim kolejnym muzycznym felietonie przed mikrofonem Agata Zakrzewska. Dzisiaj chciałabym Wam zagwarantować prawdziwe muzyczno-tekstowe oczarowanie. A to wszystko za sprawą piosenki zatytułowanej właśnie Oczarowanie, pochodzącej z repertuaru wybitnego wokalisty, króla trąbki i skrzypiec Zbigniewa Wodeckiego. Co ciekawe, jest to jeden z nielicznych utworów z repertuaru tego krakowskiego muzyka, w ramach którego wystąpił on jedynie w roli wykonawcy, bowiem muzycznie zaadaptował on instrumentalnego walca zatytułowanego Fascination, czyli właśnie Oczarowanie, autorstwa włoskiego kompozytora, który nazywa się jakże wdzięcznie i dźwięcznie Fermo Dante Marchetti. Z kolei autorem tekstu jest tutaj wybitny poeta piosenki, który jak nikt potrafił pisać o miłości. Mam na myśli Jonasza Koftę. W warstwie literackiej piosenki Oczarowanie mowa jest o miłosnym, jak sam tytuł wskazuje, oczarowaniu, zauroczeniu. Padają retoryczne pytania, czy to tylko chwila, czy to tylko moment, zwieńczone zwięzłą i pewną odpowiedzią. Brzmi ona: o nie! Zresztą miłosne oczarowanie rychło przeradza się tutaj w pewność tej niesamowitej namiętności. Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na zgodny z prozodią języka polskiego akcent padający na trzeciej sylabie czasownika przestaliśmy. Jest to tak zwany akcent proparoksytoniczny. Wspaniale Jonasz Kofta wyczuł rytm muzyki w tym momencie, natomiast Zbigniew Wodecki ów akcent wykonawczo pięknie wyeksponował. A zatem przestaliśmy, a nie tak, jak wypowiada ten wyraz potocznie większość ludzi, przestaliśmy. Jak z kolei na ten czarujący tekst odpowiada muzyka? Otóż najpierw naszym uszom ukazuje się introdukcja instrumentów smyczkowych, płynna i od pierwszych dźwięków kołysząca nas w rytmie walca. Kilka ostatnich dźwięków tego fragmentu zostało zagranych staccato, czyli zostały one od siebie oddzielone. Ponadto ostatnie motywy rozbrzmiewają tutaj pizzicato, czyli zostały one wykonane za pomocą szarpania strun palcami bez użycia smyczka. Tak właśnie przepływa ów lekko archaiczny, urokliwy, smyczkowy wstęp, po którym nadchodzi melodia wokalna złożona z 8 intrygujących epizodów, przez które pozwolę sobie Was przeprowadzić. Pierwszy wokalny epizod przepływa przy akompaniamencie wytwornych dźwięków fortepianu oraz dyskretnego perkusyjnego pulsu. Linia melodyczna wokalu początkowo wznosi się ku górze, by na samym końcu opaść. Uwagę przykuwa również ozdobnik okraszający drugą sylabę słowa chwila, a także wokalne rozedrganie w ostatnim wyrazie, którym jest słowo nie. Ów pierwszy wokalny fragment prezentuje się tak. Czy to tylko chwila? W drugim wokalnym fragmencie znów moją uwagę przykuły zwiewne ornamenty. Dziś wiem, że to miłość, na pewno to wiem. Trzeci epizod, tutaj w akompaniamencie instrumentalnym już swoją dyskretną rolę zaznaczają instrumenty smyczkowe, natomiast wokalnie objawia się nam tutaj jedna z najciekawszych stylistycznych cech wykonawczych Zbigniewa Wodeckiego. Otóż udźwięcznia on bezdźwięczne głoski, bowiem najczęściej mówimy tak: rozświetliło nas światło wszystkich gwiazd. Natomiast Zbigniew Wodecki śpiewa tutaj tak.
rozświetliło nas światło wszystkich gwiazd. No i cóż, czwarty odcinek wokalny, znów zachwycający zwiewną ornamentyką. I już żyć bez siebie przestaliśmy umieć. Od piątego wokalnego fragmentu w pełnej krasie akompaniament instrumentalny ubarwiają smyczki. Natomiast zarówno piąty, jak i szósty odcinek wokalny pod względem materiału dźwiękowego przepływają tak samo jak epizod pierwszy i drugi. Moją uwagę zawsze przykuwa urokliwy ozdobnik na słowie znów, obecny w szóstym fragmencie. Szczęśliwa siódemka, siódmy wokalny odcinek, a wraz z nim zmiany, zmiany, zmiany. Zbigniew Wodecki wspina się bowiem tutaj na najwyższy dźwięk linii melodycznej wokalu. W takiej chwili serce się nigdy nie myli. No i ostatni fragment, prosty w swym wyrazie i przepełniony puentą. Kiedy mówi kocham cię. No i cóż, właśnie ostatni odcinek wokalny został przypieczętowany wytwornym, zwiewnym ozdobnikiem. Następnie cztery pierwsze wokalne epizody zastępuje solówka instrumentalna, zagrana na skrzypcach przez nikogo innego, tylko przez samego Zbigniewa Wodeckiego. Nawiązuje ona do linii melodycznej wokalu, jednakże nie pozbawiona jest elementów efektownej wirtuozerii ze szczyptą improwizacji. Tym pięknym dźwiękom akompaniują motywy instrumentów smyczkowych zagrane pizzicato, czyli tak jak już wspomniałam, bez użycia smyczka, za pomocą szarpania strun palcami. Słychać również lekko jazzujące, szlachetne, fortepianowe motywy. I od piątego epizodu wszystko wraca do normy, bowiem Zbigniew Wodecki znów łagodnie prowadzi linię melodyczną. Chciałabym jeszcze sprzedać Wam ciekawostkę dotyczącą samej linii melodycznej, która w dużej mierze oparta jest na najmniejszych odległościach pomiędzy dźwiękami, tak zwanych półtonach. Półtony zazwyczaj występują w dramatycznych momentach, dodając trochę grozy. Natomiast w tym jakże łagodnym utworze, moim zdaniem, świadczą one o elegancji, szlachetności tej niesamowitej muzyki. No dobrze, tak więc powróćmy do tego, co dzieje się dalej w utworze. Od piątego wokalnego epizodu nic się nie zmienia, dopiero na samym końcu. Kiedy mówi kocham cię, zmienia się akord i naszym uszom ukazuje się iście teatralna, wznosząca klawiszowa melodia oraz liryczne, smyczkowe współbrzmienia przypieczętowujące cały utwór. Spotkałam się niejednokrotnie w wersji koncertowej także z wejściem w tym momencie Zbigniewa Wodeckiego na wyżyny, czyli po prostu na wyższy dźwięk. Kiedy mówi kocham cię. Moim zdaniem taka kulminacja była niezwykle efektowna, jednakże w wersji studyjnej wokalista wybrał liryczne zwieńczenie. Tak to właśnie zamyka się piosenka
oczarowanie, a ja jak zwykle jestem niezmiernie ciekawa, drodzy słuchacze Radia Koncao, jak odbieracie ten czarujący utwór. Jeśli tylko macie ochotę podzielić się swoimi spostrzeżeniami, proszę Was w tej kwestii o znak sygnał w komentarzach, a tymczasem do usłyszenia za tydzień!